Pism świętego Wincentego Apaulo, kapłana. Nie powinniśmy oceniać ubogich według ich odzienia lub wyglądu, ani według przymiotów ducha, które wydają się posiadać, jako że najczęściej są ludźmi niewykształconymi i prostymi. Gdy jednak popatrzycie na nich w świetle wiary, wtedy ujrzycie, że zastępują oni Syna Bożego, który zechciał być ubogim. W czasie swej męki nie miał prawie wyglądu człowieka. Poganom wydawał się szalonym, dla Żydów był kamieniem obrazy. Mimo to wobec nich nazwał się głosicielem Ewangelii Bogim. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Także i my powinniśmy dzielić to samo uczucie i naśladować postępowanie Chrystusa. Troszczyć się o ubogich, pocieszać ich. I wspomagać. Chrystus chciał się narodzić ubogim, wybrał ubogich na swoich uczniów, sam stał się sługą ubogich i tak dalece zechciał dzielić ich położenie, iż powiedział, że jemu samemu świadczy się dobro lub zło, jeżeli świadczy się je ubogiemu. Bóg zatem, ponieważ miłuje ubogich, miłuje także tych, którzy ich miłują. Jeśli się bowiem miłuje jakiegoś człowieka miłuje się także tych którzy są mu przyjaźni lub pomocni to też i my mamy ufność że miłując ubogich jesteśmy miłowani przez Boga przeto odwiedzając ich starajmy się rozumieć ubogich i potrzebujących i tak dalece z nimi współcierpieć abyśmy czuli to samo co apostoł gdy głosił stałem się wszystkim dla wszystkich. Pełni współczucia z powodu nieszczęści, utrapień, bliźnich. Prośmy Boga, aby obdarzył nas uczuciem miłosierdzia i delikatności. Napełnił nim serca nasze i tak napełnione zachował. Posługa ubogim powinna być przedkładana ponad wszelką inną działalność i niezwłocznie spełniana. Jeśliby więc w czasie modlitwy Należało podać lekarstwo, albo udzielić innej pomocy potrzebującemu. Idźcie z całym spokojem, ofiarując Bogu wykonywaną czynność, jak gdyby trwając na modlitwie. Nie potrzebujecie się niepokoić w duchu, ani wyrzucać sobie grzechu z powodu opuszczenia modlitwy ze względu na spełnioną wobec potrzebującego posługę. Nie zaniedbuje się Boga, kiedy się go opuszcza ze względu na Niego samego. To jest kiedy się opuszcza jedno dzieło Boga, aby wykonać inne. Kiedy zatem opuszczacie modlitwę, aby okazać pomoc potrzebującemu, pamiętajcie, że służyliście samemu Bogu. Miłość bowiem jest ważniejsza niż wszystkie przepisy. Owszem, właśnie do niej wszystkie one powinny zmierzać. Ponieważ miłość to wielka władczyni, dlatego wszystko, co rozkaże, należy czynić. Z odnowionym uczuciem serca oddajmy się służbie ubogim, szukajmy najbardziej opuszczonych, otrzymaliśmy ich bowiem jako naszych panów i władców.